Jeśli chciałbyś wygrać kosę o wartości ponad 1000 zł, wystarczy, że wejdziesz w link w opisie, który przeniesie cię na stronkę, klikasz w banerek i jesteś na giveawayu. By wziąć udział, wystarczy, że wykonacie wszystkie zadania, czyli subskrybujecie tutaj te kanały, które macie właśnie podane. Gdy wykonacie wszystkie zadania, to dostajecie dodatkowe punkty do losowania. Czyli najlepiej opłaca się wszystkie po prostu zasubskrybować. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz komentarz właśnie za taki dobry konkurs. Będzie oczywiście więcej pewnie. Jeszcze przed materiałem pytanie dla was. Jaka polska organizacja według was powinna wrócić do CSGO? Ciężko tak naprawdę o tym wszystkim będzie się mówić, ale nowe fakty, które wyszły na światło dzienne o polskim Virtus Pro, pokazują tylko, że ten nowy projekt na starcie był już skazany na porażkę. Zacznijmy jednak od początku. Nowy projekt Virtus Pro składający się z Toao, Białego, Snatchiego, Snaxa oraz Micha miał być czymś, co przywróci świetność naszej polskiej scenie. Okazało się jednak, że było kompletnie na odwrót. Wszystko zaczęło się od tego, że organizacja Virtus Pro odsunęła od chłopaków psychologa, z którym zbili się o poziom wyżej. Jak Koben podkreślał, regularnie dochodzili do półfinałów lanowych, wygrali PLE, zdobyli też drugie miejsce na międzynarodowym turnieju V4. Wszystko szło w odpowiednim kierunku. W dużej mierze dużą zasługę tutaj przypisuje się właśnie wcześniej wspomnianemu psychologowi. Kiedy zarząd zauważył nagłą poprawę, zakazali współpracy drużyny z tym człowiekiem. Wygląda to po prostu na zwykły sabotaż. Po zablokowaniu możliwości współpracy z psychologiem, wszystko z dnia na dzień legło w gruzach. Wszyscy po prostu zaczęli doszukiwać się problemów w kimś innym. Jak wspomina Kuben, ze łzami w oczach musiał prosić pewną osobę, aby przyłożyła się do obowiązków. Przychodziła poprawa, ale tylko na kilka chwil. Najczęściej były to jednak jedynie puste słowa. Co ostatecznie zniszczyło Virtusów? Jak podkreśla Kuben, gracze nie traktowali swoich obowiązków poważnie. Pomimo wielu zapewnień Jakuba, że ciężkie treningi zaowocują, okazało się, że zawodnicy nie chcą się temu poświęcić. Podobno jeden zamiast trenować grał sobie po prostu w Eurotrucka, drugi grał w League of Legends. Większość miała po prostu wszystko gdzieś. Każdy uważał się po prostu za najmądrzejszego i tak jak mówił Jakub, było tak nie tylko w nowym, ale również i starym polskim Virtus Pro. Kuben odniósł się też do Białego. Być może nie chciał rozmawiać z psychologiem, ponieważ uważał, że skoro osiągnął sukces, kiedy zawodnicy spali do 12, nie zwracali za bardzo uwagi na rzeczy poza CS-em, to może stosować to samo. Esport jednak się zmienia i do tego też trzeba się przystosować. Paweł jednak nie za bardzo to rozumiał. Jakub podzielił się też smutną historią na temat podejścia graczy do treningów. Na jednym z bootcampów Virtusi umówili się na trening o godzinie 11. Niektórzy zawodnicy wstawali o 9 i w zasadzie byli gotowi do pracy. Niektórych trzeba było błagać, aby wstali z łóżka. Niekiedy zespół omawiał mapę 2 godziny bez jednego zawodnika, bo mieli dość błagania go o jego obecność. Jeden z graczy nie był też przekonany, czy aby na pewno chce kontynuować karierę zawodowego gracza. Wtedy też oczywiście wszyscy byli zaniepokojeni tym, co przyniosą kolejne dni. Wszyscy byli pełni obaw i wątpliwości. To po prostu nie mogło się udać. Jest też inna historia. Były plotki, które sugerowały, że Michu zostanie odsunięty od składu na rzecz Dychy. Prawda jest jednak taka, że Kuben szukał zastępstwa za Okolicjusa i wtedy też rozmawiał z Ralenem, który chciał wziąć ze sobą Dychę. Jakub od razu się nie zgodził. Po zwycięstwie na PLE przeciwko Aristokracji, Michu, siedząc razem z Kubenem, otrzymał wiadomość na Messengerze. Został on tam poinformowany o rzekomych próbach odsunięcia go od składu. Kuben zdecydował się powiedzieć mu prawdę. Wspomniał o rozmowach Dychy z jednym z graczy Virtus Pro o ewentualnym transferze, jednak ostatecznie do niczego takiego nie doszło. To smutne tak naprawdę, że chciano zastąpić jednego z tych zawodników, który najciężej pracował dla drużyny. Michu jest tytanem pracy i teraz tak naprawdę to wszystko zaowocuje w Team Envy. Obrywało się też bardzo często Kubenowi. I dlaczego? Kiedy tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje wewnątrz. Dwie postacie, które tak naprawdę podtrzymywały to wszystko, jak tylko się da, najbardziej ucierpiały. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale powiem szczerze, gdziekolwiek nie znajdą się byli gracze ex Virtus Pro, będzie mi ciężko uwierzyć w ich sukces, po tym, co dowiedzieliśmy się od Kubena. Nie wiadomo też do końca, jakie osoby nie traktowały tego poważnie, ale mam pewne podejrzenia. A wy na kogo byście stawiali? Piszcie w komentarzach. Dodatkowo napiszcie też, co o tym wszystkim sądzicie. Jak dla mnie jest to bardzo frustrujące, ale przynajmniej teraz wiemy, dlaczego tak ciężko było o jakikolwiek sukces ze strony tej polskiej ekipy. Jeżeli taka jest mentalność większej liczby polskich zawodników, to nie widzę przyszłości polskiego CSGO w tej chwili. Oby jednak tak nie było. Po tak ciężkim temacie przejdźmy jeszcze tak na szybko do newsów. Polish Esports Awards stworzone przez stronę Esportmania oficjalnie została zakończona, a my poznaliśmy wyniki tego plebiscytu.
Jeśli chodzi o graczy, to tutaj niezaprzeczalnie Jankos zajął pierwsze miejsce. Organizacją roku zostało XCOM AGO, jednak wyprzedzając Illuminar jedynie o 1%. Cieszy też wysokie trzecie miejsce Pirat Esports. Rozgrywki roku, to tutaj niezaprzeczalnie wciąż wygrywa IEM Katowice. Trenerem roku został Hachi, wyprzedzając Mini Roxa z AGO o 2%. Komentatorem roku został wszystkim nam znany Morgan i to ze sporą przewagą nad drugim Kubikiem. Odkryciem roku został Czajek, który w wieku 16 lat zwyciężył Ultraligę razem z zespołem Devil's One. A osobowość roku należy oczywiście do Paszy, wyprzedzając Kingę Kujawską o 6%. Co sądzicie o wyborach fanów? Zgodzicie się z nimi? Piszcie oczywiście w komentarzach. Nadeszła nowa aktualizacja do CS-a. Jedną z ważniejszych rzeczy to wprowadzone nowe ustawienia do celownika, które w jakimś stopniu ułatwiają nam dostosowanie go pod nasze preferencje. Zmiana jak najbardziej na plus. Dodatkowo od teraz mamy wizualnie zmienione menu zakupów, które wygląda całkiem interesująco. Od najnowszej aktualizacji mamy też możliwość personalizowania agentów nowo dodanymi naszywkami. Wszystkie zmiany, które zaszły w CS-ie macie w tej chwili na ekranie. Co sądzicie o najnowszej aktualizacji? Piszcie oczywiście standardowo w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym konkursie na kosę. Pamiętajcie też o Discordzie, łapce w górę oraz subskrypcji. Dzięki za wsparcie.